Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wasteland 3. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, które się pojawiły. Między innymi, żeby kupić od razu podwozie, dwójeczkę, żeby wczytać i tak dalej. Ale słuchajcie, zostawimy na razie to podwozie jedynkę. Dziękuję za informację, że amunicja jest nieskończona w naszym łaziku. No i że trochę dziękuję, ale trochę też taki jestem... Nie, że zniesmaczony, tylko taki zaspoilerowany, że jeżeli zrobimy tę misję i faktycznie La Perli oddamy tę dziewczynę, którą gdzieś tam pewnie znajdziemy, to Lucia odejdzie. Znaczy, no z drugiej strony cieszę się, że bo faktycznie do Lucii Wesson się przyzwyczaiłem i nie chciałbym jej stracić. Natomiast tak jak Jaro pisał, że można po prostu nie zrobić tego questa, można go przyjąć i po prostu nie robić go. W sensie, no albo... oddać go, czy zrobić tego questa inaczej, żeby nie oddawać, także zobaczymy. Łatwe zabijanie handlarzy niewolników. Dobra, znajdziemy twoją dziewczynę, ale chyba jej nie oddamy faktycznie. No dobra. W Śródmieściu. No dobra, w sumie można by ten zrobić to. Natomiast. Bo tu jest na Śródmieście, nie? Natomiast. Z tym łazikiem, no, nawet gdybym go chciał teraz sprzedać, kupić, to mam za mało pieniędzy, bo mam 1600, a on. 1500 dolarów mam, a 1600 jest niestety potrzebnych do zakupu tego podwozia dwójki. Ja wiem, że mógłbym wczytać i tak dalej, ale na razie, jak mówię, zostawimy sobie to tak, jak jest. Tak jakbym nie czytał tego komentarza, o tak powiedzmy, nie? Że i tak będę musiał dwójkę potem kupić, ale pewnie przyjedziemy, zobaczymy. Ja wiem też z drugiej strony, przepraszam, że tak jeszcze mówię w trakcie wczytywania i tracę wasz czas być może, natomiast ja wiem, że większość z was już pewnie przeszła tę grę, albo jest dużo dalej niż ja, zwłaszcza, że ja nagrywam te odcinki co drugi dzień i gdzie ja tu szedłem? Do cholery. Po prostu... Śródmieście, tu. No dobra, zobaczymy. Moment, tu jest... Zobaczmy te. Mamy tego fanatyka, mamy bardzo wrogie przejęcie. To tego nie będziemy robić. Cinema Verde. A właśnie, że dostałem też komentarz, że tam właśnie w dziwnowisku jest. Nie przejrzałem tego dokładnie. Muzeum. Natomiast nagroda handlarzy niewolników. Do skrytek. Znajdźcie biegłą niewolnicę Hali na koncie ją podstępu. No właśnie, Hali, chodzi o to. A panowie życia i śmierci, to też zrobimy sobie i w sumie to będzie chyba tyle, także Hali trzeba by znaleźć gdzieś, tylko nie wiem gdzie kurczę można by pogadać z kimś. Grzejniki gazowe, ustępca szeryfa, podróżny artysta uliczny. Gdybym był Hali, to bym się albo schował u szeryfa. To jest Troy. Co tu się dzieje w ogóle? Co wy tu? Those old people are looking at us. It's okay, Brandy. I got this. Kid lost you perv douchebags. Before I wait a minute. You're old, right? Can you get us some beers? A stupid Mary Milkteeth won't sell us any. Too young, she says. Nie. A mam borsa w sumie. Dobra. Light? Guess it's got alcohol, so... Oh, yay! Light is my absolute fave. Okej. Gazeciarz, gazeciarz. Egzekutor. Śródmieście. No nie mam pojęcia. Albo może być gdzieś tu. Uchodźca. Jest Hali. You again. What do you want? Jasne, włosy piękne bez skazy, nie ma miejsca na wątpliwości. To może być uciekająca niewolnica, której poszukuje La Perla. Nazywasz się Hali, prawda? How do you know my name? Uśmiechnięta pani poprosiła nas, byśmy cię złapali, ale nie pomagamy handlarzom niewolników, więc zamiast tego cię ostrzegamy, nie pokazuj się nikomu. Dokładnie tak. You talk to her.
Oh God, you could have sold me out, but you didn't. Thank you. Thank you so much. I'll leave it. Spoko. Dobra, no to widzimy się koło La Perli. Okej. Okay. No i kochani, jesteśmy. Natomiast faktycznie musiałem Kwonowi dać ten punkt umiejętności, który miał 5 w broń automatyczną, bo miał na 5, a mieliśmy ten maszynkę do mięsa, która wymaga, jak widzicie, broń automatyczna na 6, więc myślę, że jest to dobry pomysł. No, musimy posprzedawać ten węże ściekowe i tak dalej. Dobra, kochani, włazimy na dół. Za Buchanan przekazuje flagę Stanów Zjednoczonych, amerykańskie swojemu synowi. Idziemy na dół po drabinie. No zobaczymy, kurde, co tutaj się dzieje. Uwolnijcie więźnia pancernego Cordaita. No dobra. Oto luksusowe udogodnienia zostały zaprojektowane na zamówienie przez rozważną firmę planującą. Przygotuj się na przyszłość już dziś. Bo tutaj jak wchodziliśmy, był napis, że prepersi się przygotowywali tam i mieli bunkry różne. Także wydaje mi się, że jesteśmy w jakimś takim bunkrze jakiegoś prepersa, ale pod tym, pod kurde pomnikiem zbiornik azotu, to już wiemy, że tu będzie walka. Dobra, mój miły. Szkoda, że nie ma skradania się, wiecie, żeby włączyć skradanie, nie? O. I still think it needs some work. We're badass mercenaries. We're stationed in the hydroponics bay. What about this name doesn't fit? Hey, Hydro Crew. Cool mercenary group name just as much as everybody else. But it should be the right one. As long as we agree, Mole Mercs is off the table. Superowi najemnicy. No i co? Rozumiem, że to będzie zadymka. Piło szczeniak, to wiemy, że ten, że... Aha, był kolejny komentarz, za który dziękuję. Że trzeba podejść bliżej. Usłe pożywienie. No dobra, myślę, że tutaj można by się przygotować jakoś sensowniej. Plebana można by zostawić gdzieś z tyłu. Nie wiem właśnie, czy można się gdzieś tu schować za tym. Można by oczywiście... Czy co? No chyba, żeby z nimi pogadać? No nie wiem. Dobra, zapiszmy sobie to. Może od razu będzie akcja jakaś. What the hell? Jest i świnka nasza. Jakżeście się tu znaleźli? Otworzyliśmy drzwi. Nie, mówimy, jesteśmy strażnikami pustkowi. Jesteśmy uznani. Also, desert isn't a word. It's pronounced... Dessert. Did you also desert Rangers? Pustogłowi. Mamy twardziela na siódemce. Ustąpcie albo gincie. A nie, w sumie chciałbym zaatakować ich tutaj. Widzę, że mają fajne bronie. Pytanie, czy dostaniemy te bronie. No i my powinniśmy być, no właśnie, pierwsi. Jest, działa. Dobra, mają wybuchową beczkę? Mają, tylko że... Wiecie co? Nasza świnka dostanie tutaj. Świnka ma 405 życia, goście mają 87, więc wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Bum. Dokładnie, jeden poszedł z dymem. 4 punkty akcji, schowajmy się tu. Zastrzelimy go. Jaro oczywiście się tutaj nie zastanawia specjalnie, poza zasięgiem, tylko biegnie tu. Szybko w razie czego zasackuje się, gdyby ktoś nas tutaj chciał zajść. No właśnie, pytanie, czy można by jakoś zhakować tego robota? To jest 6 punktów, tak? Nie, tu jest punktów akcji 2. No to musielibyśmy poczekać ewentualnie. No dobra. Czy mógłbym się ewentualnie... Znaczy, jesteśmy w sumie za tym. Jestem w stanie kogoś trafić tu. Wiecie co? Dobra, zabijmy jednego szczeniaka. Zostawimy sobie resztę punktów. Juan Pablo. Poza zasięgiem, naprawdę?
Dobra. No to jest kurde ten, nie? Oswobodziciel. Dokładnie tak. A w sumie zasadzkę zróbmy. Szeryfie, to jest wybuchowa beczka, więc trzeba uważać. Z tej kuszy spróbujmy, chociaż bez sensu, kurde, używać kuszy, która ma wysokie T. No, to jest poza zasięgiem, dobra. Zabijmy typa. Zostaw sobie punkty akcji, resztę. Lucia, może z tej strony. Zaskoczenia. Dło. Dobra, widzę, że świnka jest działająca. No właśnie chciałem, kurde, zobaczyć, czy dałoby radę tę świnkę przejąć. W sensie świnkę. Co zablokowany. Nie, nie podejdę tak blisko. Musiałbym, kurczę, mieć ten, wiecie. Pleban nie mógłby być snajperem w takim układzie. Ty tam. 28%, nie? Ale trafiony. Pan Pablo. Podbiegniemy tu. Chciałbym trafić wszystkich poza świnką. Świnka też dostanie, widzę, ale tutaj nie. Tutaj pudło niestety. Mamy ten grad ciosów, tu mamy obrażenia, to są 4 punkty akcji, więc nie damy rady. Dobra, ja robię, bo naprawdę w tym odcinku nie zaatakujesz. Weź go. Ciach, kurde. Ten jest poza zasięgiem niestety. Szeryf. Dobra. Niech spoczywają w pokoju. Nie, no chciałem ich zaatakować w sumie, bo to... Chciałem powalczyć sobie troszeczkę. Złomy. List od nastolatka, słuchajcie. Tato, cieszę się, że ze sobą pomówiliśmy, od kiedy mama zaginęła. Nie czuję się sobą. Mam wrażenie, że ty również. Przynajmniej mamy siebie, bracia. Do zobaczenia po powrocie. Mhm. Złomy, 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 złomy. A fajna broń, którą mieli, no to oczywiście jej nie ma, nie? Natomiast tu jest skrzynka narzędziowa, podejdźmy wszyscy. Bo mam wrażenie, że tu będą jakieś kurde pułapki albo coś dziwnego. Jest zestaw ten naprawczy. Wybuchowe beczki, tu są drzwi. Usłe pożywienie, resztki kapusty, jarmużu i ziemniaków spoczywają na tacach hydroponicznych. Oto co się dzieje, jeśli zapomni się poddać swoje rośliny przez jakieś 100 lat. No tak. Dobra, pytanie, czy gdzieś tu jest jakieś inne przejście, wejścio? Tu jest maszyneria, mocarnie, nie uruchamiał jej nikt. Tu jest maszyneria lata produkcji 4, w sensie 04, czyli ten. Który mamy rok w ogóle tutaj? Nie wiem. Powiem szczerze. Dobra, jest tu jakieś zejście. Uwaga na jakieś pułapki, kurde, tutaj. Czy to możliwe, że to jest? Z alarmem. Co to jest to w ogóle? Myślicie, że statuę można jakoś przenieść? Autor nieznany, posiadanie ludzkiej formy. 1945, marmur i mosiądz. No dobra. Dobra, alarm rozbrojony. Komandos najemnik, jest piłopiec duży. 129 życia, no to to jakieś takie. Nie ma tu specjalnie problemów z tym. No dobra, tylko że widzę, że nie mogę z nimi gadać, więc jest z automatu jakaś akcja. Tutaj mógłby pleban podejść. Bo w sumie pytanie, czy to nie jest tak, że mamy ten wskaźnik. Tak, jest ten wskaźnik, więc można by się poustawiać tu faktycznie. Ewentualnie plebana faktycznie gdzieś postawić blisko w ramach hackingu. Ktoś na górze jest? Jest, gościu, rewolwerowiec. Tym się zajmie Jaro. My sobie zostaniemy się gdzieś tu.
Kurczak cyborg standardowy. Dobra, tam sieć. No właśnie szkoda, że nie można tego jakoś w świecie zrobić. Szeryfie. W jakichś turach albo czymś, nie? Wróćmy tu. Świnka jest. Okej, okej. Pleban. Będziemy chcieli tego psa zhakować. Bo nie to się w ogóle uda. Panie robota. No właśnie, bo jeżeli podejdę tu blisko, no to kurde. Będzie źle, tak? No bo wtedy jak chciałem to zrobić, to mnie kurde wykryli i oni mieli pierwszą turę, nie? Więc. W sumie zaatakujmy z tego. 95. Zobaczcie, że praktycznie goście są na strzała. Ten oczywiście nie. 29, bo my zadajemy od 93 do 115. Więc w sumie najemnika snajpera, gdybyśmy dziebnęli, tylko to jest 80%. No ale to powinniśmy zdać radę. Zabity. Tylko no właśnie, mamy 0. Nie, no mamy. Punktów. Tylko. No bo ty masz 6 apeków jeszcze. A bo to trzeba przeładować, kurde. Ale przeładowanie to są dwie tury, nie? Z tym, że jesteśmy w złym miejscu, kurde. Dobra. 10 punktów akcji, damy radę? Nie! Strzelaj, tylko zhakuj! Nie wiem czemu tak się zrobiło. No i dobra, pleban, stoisz w bardzo złym miejscu. Więc niedobrze. No nie chcę specjalnie do nich podbiegać. Raczej uciekniemy. Ten w ogóle tam przyszedł. No i ładnie. Trzeci atak za darmo. Mhm. Bardzo dobrze. Dobra. Juan Pablo. Można by się kurde cofnąć ewentualnie, albo ja mógłbym się cofnąć, tylko nie miałbym wtedy możliwości, ale mielibyśmy wtedy możliwość tu zaatakowania. No można by podejść bliżej, jakieś granaty, coś mamy, jakiś fuck you. Musiałbym być bliżej, nie? Żeby tam tego zahaczyć z tyłu. Ale mogę tak zrobić. Dobra. Już przegraliście ze strażnikami pustkowi. Mamy dziurawiający strzał w sumie, tylko chciałbym być też bliżej wszystkich tych dziabnąć. I to jest dziurawiający strzał za całe 5 punktów akcji. Czyli mógłbym podejść za 2. Gdzieś tu najbym stał w tym miejscu jak dureń, nie? Bo atak bronią, tu mamy 58%, wiecie co, nie. Zrobimy sobie ukrywanie się. Szeryfie, szkoda, że tu nie mogę między szafkę. No pleban, kurde. No nic, uciekaj. Jakiś mamy ten? W sumie wieżyczkę można by rzucić maszynową. Gdzieś tu. No. Obrażenia ze strzelby, wiecie co? Zrobimy sobie ten. Przełączymy się. 68%. Zostają mi 2 punkty akcji, które będę mógł wykorzystać, żeby podbiec gdzieś tu. Nie, wiecie co? Boję się, kurde, że dostaniemy tutaj. Spadamy. Lucia. Wieżyczka maszynowa napierdziela. Z tyłu gościu dostał trochę. Ładnie, spowolnienie. Pięknie. Świnka napierdziela. Dobra, nie było źle. No i co z tym robotem, kurde? Jak tego? No bo tutaj... Jak go chciałem dziabnąć, chyba że muszę mieć jakiś ten...
Bo tutaj trafiłem go po prostu, nie? Zrobiłem tak. I strzeliłem, więc nie bardzo rozumiem, jak to działa w tym momencie. Podejdziemy tu. Mamy te strzały wymyślne. 4 punkty akcji. Jak mamy szansę na to? 38%, to trochę mało. Ryzykowanie. Niepewny atak z szansą trafienia krytycznego plus 70. Ah. Wow. Okej. Bo nie mamy tamtego szybkiego rewolweru Lucy, no nie? Więc... Więc tak to wygląda. Mam tę kuszę wybuchową. Tego zabijemy, żeby świnka miała mniej do roboty. Tu jest za mało punktów akcji. Dobra, to ja się schowam. Jaro, ty się nie zastanawiaj, tylko... Napierdzielaj. Wiecie, to z bazuki mógłbym tutaj walnąć, ale nie chcę specjalnie. Niższa pozycja polepsza szanse trafienia. Unik i czas wykrycia. Po rozpoczęciu ruchu następuje automatyczny powrót do normalnej. A teraz jak skucniemy sobie, to będzie na nas trudniej trafić. Mamy tę kuszę. Trzeba by przeładować, to na pewno. Poza zasięgiem. Włączymy sobie tryb walki. Pleban ucieknie tu. Juan Pablo natomiast... To jest 4 punkty akcji. W sensie są grzmotnięcie. Tu mamy precyzyjny atak, ale za daleko jest. 72. 72 tak czy inaczej. Dobra. Dobra, spróbujmy go wyeliminować. W ten oto sposób i wrócić na pozycję. Zrobimy sobie na później. Lucia też sobie, może nie na później, tylko w obronę wejdzie. Wieżyczka powinna zacząć działać. Ten w ogóle powinien wybuchnąć. Kurde. Wybuchło to. Aj. Fajka. Puszko złomy. Stara chustka. Złomy, złomy. Chustka, chustka, złomy. No dobra. Kurde. Jaro. To jest regał na książki, który wygląda pewnie dziwnie. Kasa to. Półki zastawione są setkami starożytnych książek o przetrwaniu, gospodarce, religii, przywództwie i kontaktami z otoczeniem. Dolna półka upatrzona została etykietą planowanie w postcywilizowanym świecie. Ciekawostka. Ty, a propos tego kurczaka cyborga. Chodź tu. Weź go tam. Oczaruj. Bo takiego kurczaka cyborga. Cóż za doskonały kurczak, ma wspaniałe pióra, imponujące barwy i strukturę dziobu, przypominającą coś książki dla dzieci. Kurczak przygląda wam się inteligentnym okiem. Gdak-dak, nawet jego gdaganie brzmi idealnie. Chodź z nami. Podskakuje bliżej, ma wypchane pióro na gardle, a w jego spojrzeniu widać zaskoczenie. Chwilę potem kiwa sobie głową i zaczyna podreptywać za wami. Dobra, pytanie, czy mamy świnkę, czy nie? Wolę kurczę... Nie, mamy świnko kurczaka. Dobra, cały zwierzyniec mamy, elegancko. Dobra, co tu można jeszcze sprawdzić? Tu jest jakiś obraz. Ellen Buchanan, Podziemie 2001, Olej na płótnie, abstrakcyjne dzieło sztuki, nieznany, za 5 milionów USD. Naprawdę, to jest warte 5 milionów. Really? No dobra, może się nie znam na sztuce. Tu jest coś za to. Tak przyjrzyjmy jeszcze się, czy czegoś tutaj, no właśnie, skrzynia z alkoholem się przyda, tu jest toster, na szóstce w ogóle toster, jest burs, tu jest, co? Napraw, mamy mechanikę od wszystkiego, znaczy mechanika, dobra, zasilanie włączone, te drzwi można otworzyć, gdzie co? Moment, zajmiemy tu wszyscy, bo wydaje mi się, że tu jest rozdzielnia elektryczna.
Lodoskoczek, bardzo. O kurde, dwa lodoskoczki za 434 punkty. Mieszkanie elektryczne, maszyneria. Skrzynia z amunicją. Amunicja 9 mm, to się przyda ochłanowi. Skrzynia z granatami, to też się może przydać. Właściwie to granat, EMP. Właśnie nie wiem, czy chcę z nimi walczyć tam kurde na dole, dobra. Znaczy jeszcze walczyć z nimi na dole. Pójdźmy tu. Zapiszę w ogóle. Chodźcie, 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 chodźcie. Są kasety. Nie da się obecnie otworzyć niestety. Tu jest, aha, tu był ten toster. Czy ja coś zapominałem? Wydaje mi się, że jakąś skrzynkę pominąłem. Tam była. Nie. Dobra, co się dzieje tu? Skrzynia medyczna. Jest pająk. Antidotum mamy. Dobra. A nie, bo to miałem tego rada mieć, czy tam jakiegoś coś. Tytuła. Oho. Oho. Mamy szansę oczywiście na te granaty, pamiętajmy, więc... Idzie lodoskoczek. Dobra. Szeryfie, podejdź bliżej. Rozbrojona pułapka. Tam ósemka, tu ósemka. Ale przynajmniej to widzimy, nie? Otykacz. Uwaga na świnko i inne rzeczy. Gra zapisana. Wydaje mi się, że tutaj będzie główny ten. Główny boss, Buchanan albo ktoś inny. Jak będzie Buchanan tutaj, to będzie słabo trochę. Uwaga na minę gazową. Lucia. On Pablo, bo naprawdę. Moment. Coś mi się wydaje, że tu będzie nie jedyna pułapka w tym miejscu. Jest granat gazowy, dostaliśmy, tak? Amunicja. Użyteczny przerw. Tak, użyteczny granat gazowy. Właściwie to. Właściwie to bez sensu. Bo to pleban. A ty masz gazowe, no. Zresztą były dymny wtedy, dobra, nieważne. Podejdźmy. Mi się wydaje, że tu będą najemnicy komandosi, którzy. Którymi można zagadać. Kto tu w ogóle jest? Najemnik snajper, tu jest ogólnie coś. Chmury lecące na zachód, tak się gościu nazywa. No tutaj można by się poza tego pochować w różnych miejscach. Dobra. Szeryfie. Idę do przodu trochę. No my. Ten bunkier wypełnia się trupami. Wynoście się stąd, bo do nich dołączycie. Doesn't matter. We got orders, and we don't piss ourselves at the likes of you. No dobra, to tyle. Oj, kurde. No dobra. Raczej sobie spadniemy stąd. Poza Jarem, który będzie naszym tankiem tylko... Dobra, są przerażeni przy tego przynajmniej, więc... Więc spoko. Zobaczmy... tu jest zasięg dotąd. Natomiast można by tam pierdyknąć. Jar by się nie obraził. Gdyby miał pierdyknąć tutaj. 87. Czy to jest sens w ogóle? Wydaje mi się, że nie. Samo punktów akcji tam. Dobra. Jaro tu. Szeryf. No można by wejść tu ewentualnie. Otworzyć drzwi. Albo i nie. 52%, dobra. Tu. Mamy kuszę. No ale za 52% nie będę strzelał. Nie, nie, nie. Mogę ewentualnie precyzyjny atak zrobić. W ramiona.
No i tyle. Dobra. Pleban natomiast 57%. Czy jak podejdziesz bliżej ciutkę, będzie lepiej. A moment. Tu mamy 83 w ogóle. Aha. Dobra, podejdźmy tu. Puch, ładnie. Wiem, że mieliśmy precyzyjny atak, ale dobra. Już się nie tego. Lucia. By tutaj można było się schować albo coś, nie? To jeszcze. Dobra, idźmy tu. Oni mają przede wszystkim ten, nie? Morale osłabione. Uwaga na kurczaka. Kurczak. Strzałka medyczna. Dobra, strzałką medyczną można z tego rzucać po prostu. Kurczak biegnie. O kurde. Dobry kurczak. Świnka. Ach. No ale słuchajcie. Dobra. Jaro. Weź, bo tu świnkę biją. Dobra. No jeden punkt ci został, ale to nie szkodzi. Ja idę w to miejsce. Udło. Dobra, Jaro tu jest. Juan Pablo. Dobra, mamy poziom. 5%. Zrobimy zasadzkę tu. Jaro. Tak, żeby być, wiecie. Tu. 87, wiecie co? Natrafienie. Ten ma dużo. Czemu mam od 33 do 41? Wcześniej miałem jakiś wybuch, może inny ten? Inny bełt miałem? Wow. Czternaście. Dobry. Naprawdę pudło. Mieliśmy. Jest pleban. Naprawdę tu jest 17%? 57. Wydaje mi się, że był jakiś taki punkt, w którym miałem więcej chyba. Tu jest 5%, 5%. Wow, dobra. Biegniemy tu. Tu oczywiście był ten. Tu był rzut robotem. Kurczę, biegnie, kurde. Nie ma, że boli. Świnka na raz wzięła robota. Dobra, Lucia. 64. Naprawdę 64. Stąd jest? Co tu się dzieje w ogóle? Nie bardzo rozumiem. Poza zasięgiem. W sumie Jarowi też by się przydało, kurczę, coś, nie? Nie mam amunicji w ogóle. Dobra. Dobra. Zestaw półrazowy, pieniążki, złomy, złomy, pieniążki, skrzynia z pancerzem. To może być dobra sprawa. Plus mamy poziomy, pamiętajmy. O! Nie wiem, co mi to pokazuje. Co tu widzę? Nie mogę oddalić kamery. Super. A, te pancerze. Plus 6. Wydaje mi się, że były te pancerze, ale...
Ale nie szturmowca. Nie, dobra, był. Plus 4. Pancerz plus 3, natomiast szansa trafienia, percepcja plus 1, to się przyda. Leban. Bo tu mamy, tak, plus 5, widzicie? Tu jest już większy, inny. Znaczy lepszy pancerz trochę. I tu mamy pancerz plus 6, bonus do leczenia. No i dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tu się dzieje, wiecie co? Kochani, na tym sobie chyba zakończymy, bo widzę, że... Nie daję rady, nie wiem, co tu się dzieje, czy... Po prostu... Gdzieś mi coś to pokazało i nie mam pojęcia teraz, co się dzieje, okej. Okay. Świnka z bliska. I tyle. No ewentualnie można by ten poziom sobie rozwinąć, bo tutaj działa wszystko. Mam jeden atrybut koordynacji. Tu jest tej inteligencji 5, czyli 6 teraz. Tak. Umiejętności mieliśmy mieć, ale to było to. Podstępny skurczybyk. Tak. Cechy. Pupile zapewniają lepsze premie, dopóki ci towarzyszą. To trzeba by wziąć. Chyba, że tu. Czas wykrycia, gdy potykacz nie zadziała. 50%. To widzieliśmy. Wiecie co? Z tym. 100 duchowe zwierzę weźmiemy. No. Lucia. Tu jest 6. Tylko, że ty miałeś chyba mieć koordynację lepszą, tak mi się wydaje, albo szczęście. Postrzegawczość, siłę. Tą siłę, bo pancerza potrzebujemy. Ty i tak jesteś z przodu w ramach. Kurde, no. W ramach strzelania z bliska z pistoletów, więc ta siła jest potrzebna. Handel. Modyfikacja broni. No, ale mamy na czwórkę modyfikację broni. Gdzieś to było. Coś było potrzebne do czegoś. Ale oczywiście handel weźmiemy. Cechy. Każdy udany atak pistoletem, bo ty masz kondycji więcej. Unik. Odporność na trafienie krytyczne. Modyfikacja broni. To by było dobre. Bo handel już mamy tak naprawdę wszystko. Strzelby. Dodatkujący strzał. Nie, weźmiemy kurde to. Więcej amunicji, no. To będzie dobry pomysł chyba. Atrybuty tu. Mamy 2, 4, 6, 8. Charyzma, szybkość. Szczęście, spostrzegawczość, siła. No i tę koordynację weźmiemy. No można by pójść w sostery. Karabiny snajperskie. Albo karabiny snajperskie. Bo tu mamy dopiero na piątce to, a też będą pewnie potrzebne lepsze. Nerdowskie rzeczy. Hakowanie komputerów to by było dobre. No. Hakowanie komputerów na razie, potem zobaczymy coś, co można z tego zrobić innego. Przebicie. No właśnie nie wiem jak kurde tych zrobić. Dodatkowy łup. Bo to są karabiny snajperskie. To by było dobre, żeby z tego samego miejsca strzelać. Wtedy mamy plus 10%. No chyba, że naprawianie tosterów. Znaczy masz również tosta, super. Dzięki tosterom co nieco termodynamice. Bonus do obrażeń od ognia plus 25%. Po zabiciu wroga następny atak podpali cel. O masakra. Tosterem rzucić. Chyba, że w przeciwnej nauce, kurde, coś jest. Obrażenie od energii za każdy posiadany punkt pancerza celu. To będzie dobre. Chyba. Ale w sumie... kondycja. Zostawię ten punkt na razie. Jeszcze, przepraszam, Juan Pablo oczywiście. Te punkty, kurde, tutaj lecą jak... Niesamowite. Tu mamy 3, 6. No dobra, dodamy sobie jeszcze jeden punkt, bo tutaj mamy mechaniki i rozbieranie tego wszystkiego. No właśnie, ten punkt miałem zostawić. Materiały wybuchowe, poziom 8 to weźmiemy, bo tutaj potrzebujemy teraz, w tym miejscu.
Habudubuzum. Cele trafione bezpośrednio rakietami, granatami, to automatyczne trafienia krytyczne. Spoko, fortyfikacja. Plus 5 pancerza na 3 tury, wzmocnione płyty, naprawianie pojazdu, zwiększa również maksymalną kondycję celu. Wymyślny strzał. Odporność na ogień, odporność na wybuchy, plus 20. To nie jest głupi pomysł. Ale... Tu, to miałem wziąć. Bonus obrażenia dla robotów i pojazdów, plus 20%. No, to było wtedy mi potrzebne, ale... Plus 5 pancerza. Weźmy ten 5 pancerza na 3 tury. No. Git. Tylko no właśnie nie wiem, kurczę, jak z tymi robotami. Dobra, kochani, to jest jakaś tragedia. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w poniedziałek. Pa, pa.